I też pokazałaś, że ty każdy problem starasz się rozwiązać i właśnie każdą, nawet jeżeli ktoś ci zauważy jakąś wpadkę, to też to rozwiązujesz na bieżąco. I ostatnio to udowodniłaś właśnie, jeżeli chodzi o tą wizytę u logopedy, prawda? Bo mówiłaś, że się wybrałaś do logopedy, że chciałaś sprawdzić. Ja nie widzę w ogóle żadnych błędów twojej dykcji, ale wiem, że dużo osób właśnie na to niby zwracało uwagę i zastanawiam się, co ci powiedział właśnie logopeda, na co masz zwrócić uwagę? Mamy oczywiście pani logopeda. To jest ogromna też przyjemność, że właśnie jako redakcja Dzień Dobry TVN mamy możliwość pracy z najlepszymi ekspertami, więc osoba, która ze mną pracuje, jest osobą, która daje tak trafne uwagi i tak dobrze pracuje, ma tak wiele sukcesów na swoim koncie, że ja muszę ci powiedzieć, że już zauważam różnicę w swoim głosie. Po ćwiczeniach, które razem robimy, to są ćwiczenia oddechowe, to są ćwiczenia, jak masz świadomość, jak powinien działać, cały organ, który wydaje głos, jest takim samym mięśniem jak biceps, pośladek czy... I ta świadomość tego, że wiesz, jak powinien pracować i tego, tak jak na treningu ćwiczysz swoje ciało, jesteś w stanie wyćwiczyć swój głos, jest dla mnie ogromnym ułatwieniem, bo ja głęboko wierzę w to, że jeżeli się chce, to się może.